Radio M107 i 6 FM. Rozmowa poranka. 8:12 na zegarze, a w naszym studiu gość poranka, pani Grażyna Witkowska, zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Katowicach. Dzień dobry. Witam, panie redaktorze, witam państwa. Pani dyrektor, zacznijmy od pytania o sytuację bieżącą, ale nie tyle o pandemię, chociaż właściwie o skutki pandemii chodzi, czyli o sytuację gospodarczą. To Urząd Statystyczny jest w pewnym sensie na pierwszej linii frontu nie tyle, jeśli chodzi o przydzielanie środków na przykład pomocowych, ale właśnie badanie tego, jaka jest sytuacja. To wyliczycie, wy te dane macie, przekazujecie je potem rządzącym no i oni wiedzą albo i nie, co robić. Jaka jest sytuacja w pani ocenie? Tak, ostatnie dane, które posiadamy, to są dane lipcowe. No i wszyscy, tak jak pan redaktor mówi, na bieżąco bardzo teraz śledzą wszystkie dane statystyczne Głównego Urzędu. I dane za lipiec, jeżeli chodzi o produkcję sprzedaną przemysłu, no były optymistyczne, dlatego że troszeczkę odbiła ta nasza gospodarka, niewiele, ale jednak. Natomiast przed nami za chwilę dane za sierpień, no i będziemy mogli powiedzieć, tak, czy ten trend jednak poprawy troszeczkę się utrzymuje, czy się nie utrzymuje. Bo ob, według naszych danych y, okazuje się, że jeżeli porównujemy oczywiście rok do roku, no to te dane jeszcze nie są optymistyczne. Natomiast jeżeli porównujemy miesiąc do miesiąca, a o takich danych musimy mówić, bo wtedy wiemy, czy coś się poprawia, no to ten lipiec był dla nas takim tak, taką informacją, że coś jest lepiej. Oczywiście tutaj ekonomiści też podkreślają, że trzeba poczekać na kolejne kwartały, bo te efekty mogą być odwleczone w czasie, choćby nawet jeśli chodzi o bezrobocie, które na razie z tych informacji, które mamy wynika, że nie jest takie złe, jak się obawiano. A jednak mówią, że trzeba poczekać, bo być może efekty przyjdą do, trochę później. Tak, bo każda gałąź przemysłu na pewno jest uzależniona od czegoś innego. I stąd to na pewno wynika, tak? Jedna od eksportu, jedna od importu. I w zależności jak ta sytuacja na ich rynkach po prostu gospodarczych się kształtuje, taki będzie potem odbicie w tej naszej gospodarce. Mówi pani, że rok do roku jest tak sobie, ale miesiąc do miesiąca już lepiej. Czyli na razie wychodzimy z tego najgorszego kryzysu, zdaje się. A nasze województwo śląskie na tle... Polski pod tym względem jak wygląda? No u nas to jest właśnie również podobnie, tak? Że jeżeli porównujemy te nasze dane rok do roku, to niestety nie widać tej poprawy, bo tej poprawy jeszcze nie może być tak. Natomiast jeżeli porównujemy dane miesiąc do miesiąca, to też obserwujemy nieco lepsze, tak, to nie są jeszcze zachwycające wyniki. My nie wróciliśmy oczywiście do poziomu tego sprzed pandemii, natomiast no w, w stosunku do czerwca są to już lepsze wyniki. Nie będzie chyba tego V, tak zwanego, o którym, na które liczono, że będzie takie odbicie, że mocno w dół i szybko mocno w górę, czyli taki kształt litery V na wykresie. Tak, te trendy w statystyce właśnie do tej pory tak wyglądały, że cokolwiek by się nie zadziewało, to właśnie najpierw spadaliśmy mocno w dół, a potem mocno w tą górę odbijaliśmy. Natomiast teraz, no, musimy czekać, tak? Sierpień jeszcze, jeszcze jest w trakcie gry. Za niedługo te dane będą i będziemy mogli mówić, tak? Czy jest jakiś trend wzrostowy, przynajmniej niewielki, czy dalej utrzymujemy się w tych stanach niskich. I to wtedy będziemy pytać, a na razie pytamy Powszechny spis, zwłaszcza rolny, bo ten się zaczyna już niedługo, 1 września. Powszechny spis rolny, obowiązkowy, ale też zdalny. To taka, można powiedzieć, innowacja. Tak, innowacja. Ona już była w tamtym spisie, natomiast nie w tym roku ten spis będzie wyjątkowy, dlatego że będzie to obowiązkowe. Spisanie się i będzie podstawowe spisanie się. Do tej pory wszyscy spis kojarzyliśmy z rachmistrzem, tak, który przychodzi, puka do naszych drzwi, a w tym roku jest wyjątkowo inaczej: to my mamy obowiązek spisania się przez internet, to my mamy obowiązek, jeżeli nie możemy tego dokonać przez internet, Dokonania tego telefonicznie, czyli dzwonimy na infolinię i tam mówimy, że chcemy się spisać, a dopiero w ostatniej kolejności, jeżeli pandemia nam pozwoli, wyjdzie rachmistrz w teren. Czyli kto się nie spisze sam przez internet, kto się nie spisze sam przez telefon, to przyjdzie do niego rachmistrz. Ale to oznacza, że można. Y no, jakby to ładnie powiedzieć, dać sobie spokój z tymi dwoma pierwszymi obowiązkami, bo i tak przyjdzie rachmistrz, tak czy nie? Będzie kara y czy nie, będzie obowiązek? Jest kara, jest kara, ale po co mówić o kara, kiedy można dokonać obowiązku spisowego i to jest najprostsza i najłatwiejsza metoda. Ten samospis internetowy naprawdę nie jest żadnym problemem każdy może wybrać dowolny czas, dowolną porę dla siebie i przede wszystkim nie stwarzasz zagrożenia, tak, bo Rachmirzc zawsze jest dla nas no jakby nie było powiedzieć może zagrożeniem. Możemy się czuć niezbyt komfortowo. Przede wszystkim musimy się umówić na jakąś godzinę, na jakiś czas, a przy samo spisie przez internet to my decydujemy o której godzinie, o jakiej porze możemy częściowo dokonać tego. O ile wiem, to są. I wrócić za chwilę znowu do samospisu. Cztery strony formularza zdaje się tak mniej więcej. E, różnie, rolnym... tak, bo my już teraz tych stron nie mamy, tak? Mhm. Nie mamy już tej no, formy tak, papierowej, nie. tak, to już, już, już tego zupełnie nie ma, to już odeszło do lamusa, więc trudno mówić, tak, są poszczególne działy. Będziemy pytać o gospodarstwo rolne, będziemy pytać o uprawy, o zasiewy, będziemy pytać, jakiego rodzaju. Um, y, są urządzenia różnego, środki różne, chemiczne, środki też, środki chemiczne tak, budynki, budowle, kto w tym y, gospodarstwie pracuje, kto pomaga, o takie rzeczy. W tym ja jednak zapytam będzie. o kary, ale tym razem kary za podanie nieprawdy. No to nie miałoby w ogóle sensu. Ja wszystkim zawsze powtarzam, że spis nie jest dla statystyków, tak? spis jest dla rolników, dlatego że na tej podstawie tworzy się różnego rodzaju polityki, i te regionalne, i te rolne przede wszystkim, a między innymi Unia decyduje o dopłatach. Więc nie widzę tu za bardzo sensu podawania danych niewiarygodnych i nierzetelnych. No właśnie, na pytanie, po co nam ten spis, taką odpowiedź znalazłem. Dane są często podstawą do wyliczania niektórych świadczeń, zasiłków, dodatków, a na pewno często są wykorzystywane do ich uzasadniania w projektach ustaw, na przykład, czy też na przykład. W tak jest, Tak tak tak. My sami przecież decydując się, nie wiem, na zakup, na jakąś decyzję o czymkolwiek, chcemy mieć informacje i chcemy mieć dane. I dopiero wtedy uważamy, że nasza, nasza decyzja była bardzo trafnie podjęta. I najlepsza. I w związku z tym i nasi decydenci i Unia Europejska też chce mieć takie informacje i chce mieć dane. że I chce mieć oczywiście wiarygodne i rzetelne te dane. I wtedy może podejmować decyzje. I właśnie... Te wszystkie informacje, które zbieramy na potrzeby spisu rolnego są potrzebne do tego, żeby takie polityki tworzyć. Spodziewa się Pani, że z tego spisu będzie wynikać, że nasza wieś się wzbogaciła i że nasza wieś się unowocześniła i, i coś jeszcze? No powiem szczerze, że, że mamy taką nadzieję, chociaż różne są trendy. My obserwujemy na przykład w naszym wojewódzkie, województwie trendy, że nasze gospodarstwa powiększają się. Te małe gospodarstwa odchodzą już do lamusa. Powiększamy, w związku z tym ta liczba gospodarstw też nam niejako maleje, jeżeli chodzi o, o samą liczbę, nie o areał. Chociaż o areał, zasiewy też wiemy, że mamy działki e, odrolnione, stawiane są na nich osiedla, budynki, w związku z tym no świat idzie do przodu i to też się zmienia. Duzi rosną, a mali znikają, można powiedzieć. Tak jest. W tej gospodarce rolnej. E, spis od 1 września przez kilka miesięcy, do końca roku? Nie, do końca listopada. Do końca, tak, do, do początku grudnia, rzeczy. znaczy do końca do listopada, końca czyli kwartał, sił październik listopada. 3 kwartą, 3 tak, październi tak, listopad. tak, przez trzy miesiące będzie możliwość właśnie dokonania takiego też samospisu, więc to jest bardzo długi okres czasu, w którym można, że tak powiem, dokonać swojego obowiązku i naprawdę nie czekajmy na tego rachmistrza, który już tylko i wyłącznie w tych wyjątkowych sytuacjach do państwa może przyjść i zapłukać, a dokonajmy tego przez internet lub telefonicznie. Wypytuję tak o ten spis, powszechny spis rolny, choć to przecież tylko część albo aż część naszego społeczeństwa, ale wszyscy już Bardzo się ważna. mentalnie musimy przygotowywać na spis w przyszłym roku, który nas wszystkich obejmie i będzie... Dokładnie tak samo przebiegał. No Dokładnie tak samo, także rolnicy teraz jak gdyby przetrą drogę po raz pierwszy, natomiast to, co będzie w przyszłym roku od 1 kwietnia, też przez trzy miesiące do końca czerwca, dokładnie będzie taka sama zasada, że będzie to samospis przez internet telefoniczny, a w ostateczności rachmicz, który zapuka do drzwi. I tam, no to już nie będzie spis rolny, więc. Trzeba, a rolników też obejmie? Oczywiście wszystkich, tak? jest. Czyli tak tam samo wszyscy. spisujemy, wszystkich. ale inne dane. Inne dane, tak jest. I te dane razem połączone, właśnie o to, czym pan redaktor teraz mówi, dadzą nam znowu informacje o rolnikach, o tym jak się to rolnictwo starzeje, kto pracuje w tym rolnictwie, kto nie pracuje w tym rolnictwie. Połączenie właśnie tych dwóch informacji da jeszcze większy i szerszy obraz o rolnikach. I wtedy tak naprawdę się dowiemy, ilu z nas wróciło do Polski z zagranicy, ilu tam zostało, tak? Na przykład, tak bo jest. Tak, tych danych. Te informacje nie mamy. również będą, tak? bo to też będziemy o to pytać właśnie. To jeszcze zapytam, gdybyście mieli dotrzeć do tych wszystkich informacji, ale nie poprzez spis, czyli poprzez dane urzędowe, różne zapisy, to byłoby możliwe? Na świecie jest możliwe. U nas też mogłoby tak być, gdybyśmy odpowiednie ustawy i odpowiednie rejestry um, umieli prawidłowo definiować. Bardzo często się okazuje, że praca z tymi danymi powoduje, że albo nie możemy ich ze sobą połączyć, bo nie ma na przykład jakiegoś wspólnego mianownika, albo różnimy się definicyjnie, co jest najczęstszą taką przyczyną, że na przykład w danych administracyjnych bada się tylko jakiś mały wycinek, a my chcemy bardzo szeroko, albo na odwrót, że tam się bada bardzo szeroko, a my chcemy tylko jakiś dany wycinek. I bardzo często jest tak, że te zbiory nie są ze sobą kompatybilne i bardzo trudno jest je połączyć albo nie dają nam pełnych informacji. Ale skoro na świecie tak w niektórych krajach jest, to może mogłoby być i u nas? Mogłoby być i statystyka bardzo usilnie do tego dąży i, i ile, podejmuje ile różne trzeba, działania. Ile lat, ile pieniędzy, żeby to zrobić? No trudno. Bo sam spisma zdaje się 400 milionów złotych kosztować. Ten powszechny, ludności 250 milionów, ten rolny. Ten rolny, tak jest. No, największymi zbiorami, które sami wiemy, są z doświadczenia, to są zbiory ZUS-u i zbiory NFZ-u. Ale nie po to też, jak gdyby tamte rejestry się tworzy, żeby to zaspokajać tylko i wyłącznie potrzeby statystyki, bo są jeszcze różni inni użytkownicy. Natomiast gdyby tak rzeczywiście kiedyś usiąść i pomyśleć, przemyśleć nad tym, co by można było dla statystyki zrobić, tworząc nowe zbiory, to zapewne y, można by. Było do tego dojść, że większą część tych danych można by pozyskiwać z danych administracyjnych, ale na świecie tak nigdzie jeszcze nie ma, żeby w 100%, więc tam też się odbywają te spisy, ale na przykład tylko uzupełniająco. Także pytamy o nie cały szereg informacji, tylko uzupełniająco o te, które te dane administracyjne po prostu nie zawierają. O wyniki spisu jeszcze trochę czasu przyjdzie, a zanim zapytamy, ale zapytamy. Pani Grażyna Witkowska, zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Katowicach. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Rozmowa, poranka. Radio M107 i 6 FM